Cześć kochani, witam Was w takim spontanicznym tutorialu dla marki Wycinanka. Spontanicznym, bo nie planowałam w ogóle. Przed chwilą skończyłam nagrywać swój wianek dla mamy i pomyślałam, że ptasie mleczko, które mam dla mamy, też fajnie by było opakować, tak wiecie, w pasujący sposób. I zaczęłam szukać tekturek i oczywiście natrafiłam na te tekturki wycinanki. I spodobała mi się przede wszystkim ta serwetka, jest taka dosyć duża. I myślę, że fajnie będzie wyglądać właśnie jako centralna część tutaj ozdoby mojego ptasiego mleczka. Napis serdeczne życzenie. Ja tutaj mam więcej napisów w jednej paczce zapakowanych. Oj, coś tutaj. Ale chcę wykorzystać ten serdeczne życzenia. On będzie taki uniwersalny, bo ja wychodzę z założenia, że takie opakowania najlepiej niech nie są super personalizowane. Można je wtedy puścić dalej w świat, a nie wsadzić do szuflady i no, wiecie. Tutaj jest taka tekturka z listkami i ptaszkami. Ja chcę po prostu rozciąć to i wykorzystać przede wszystkim te listki. I jeszcze takie tutaj zawijaski, też kwiatki, zawijaski. Podlinkuję Wam tam w opisie filmu linki do tych moich, do tych tekturek, które w końcu ostatecznie wybrałam, bo też nie wiem, czy wszystkie, czy wszystkich użyję. Taki jest ten pierwotny plan. Chcę zrobić po prostu opaskę na ptasie mleczko. Wydaje mi się, że widziałam kiedyś, nie wiem czy Renata Hondzyńska, ktoś kiedyś robił coś takiego. Nie jest to nic wiecie, takiego przeze mnie wymyślonego. No, ale no to wiecie, tak jak konstrukcji kartki czy czekoladownika też, no, też nikt nie wymyśla, a jednak je robimy. Więc tak, więc tutaj mam przygotowaną kartkę dociętą już na wysokość 16 cm, bo opakowanie ptasiego mleczka jest właśnie tutaj no mniej więcej 16 cm na 16,5, a wysokie jest na 4,5 powiedzmy. Więc tak sobie będę arkusz papieru A4 po długości docięłam na wysokość 16 cm i będę bigować 4,5, później, jak to mówiłam, 16,5 i znowu 4,5. Plus jeszcze, w sumie nie 4,5, plus jeszcze jakiś centymetr zakładki. I jeszcze na sam spód mam docięty już typowo arkusz 16 na 16,5, żeby już wiecie, ta opaska była taka, no, taka kompletna. Mam jeszcze przygotowany kawałek, to jest akurat odżycie z papieru w ogóle, jest taki grubszy papier, 14,5 na 14. Taki panel po prostu już na tą warstwę wierzchnią, nie? Bo ja lubię sobie tak podbijać papier skrapowy. Będę korzystać z moich, chyba jednej z ulubieńszych kolekcji od Lemoncraft Elegance. Tutaj wybrałam taki arkusz z różami i jeszcze taki arkusz, on jest dosyć duży. Ja go na kartkach nie wykorzystywałam nigdy, a teraz myślę, że jak obetnę go z jednej strony i z drugiej strony, to nie dość, że ja wykorzystam tu teraz środek, to jeszcze te fajne tutaj brzegi będę miała na jakąś delkę. Mam tu jeszcze jakieś ścinki, bo prawdopodobnie gdzieś mi zabraknie, ale to są te dwa arkusze, które tak przede wszystkim wybrałam. Mam też kwiatki, takie same, których, te, które mi zostały w sumie z tworzenia wianka dla mamy. I jakieś tu plastiki, których też użyłam wtedy, więc będę, wiecie, tak chcę to nawiązać do tej kompozycji. A jeszcze mam takie, te plastiki też ich tam użyłam, więc myślę, że też teraz gdzieś tutaj będę chciała je wkomponować. Na pewno jeszcze jakichś listków użyję. Nie wiem, czy to będą listki z papieru, czy z wykrojnika. Zobaczę, jak mi to będzie pasować. A później wkładanie kompozycji. Mówię, tutaj będzie totalny spontan. Więc zacznę od tego, że sobie odsunę trochę to, co mam do zrobienia, te moje przydasie i tekturki, i wezmę tablicę do bigowania. Ok, no i mam tablicę do bigowania. Pierwsze, co obiguję, to na centymetr tej takiej mojej zakładki. Wysokość ptasiego mleczka to jest 4,5, więc tutaj 5,5. I teraz potrzebuję od 5,5 dodać 16,5. Jest trochę późno, ja nie będę się już bawić. To jest na 22, tak, na 22 centymetrach. Teraz znowu 4,5, czyli raz, dwa, trzy, 4,5 i na 27,5 odcinam i już to zrobię trochę na boku. I co? I obcinam sobie te zakładki, które tutaj będą.
domu, wszystko zawsze do skosu. I śmietki zbieramy. Teraz sobie sprawdzę jeszcze, czy na pewno wszystko jest dobrze, bo wiecie, lepiej sobie sprawdzić, przewigować, niż później jakby się miało okazać, że coś gdzieś za wąskie wyszło. Więc najpierw to przewiguję, a zaraz będziemy dobierać papier, gdzie ja to ptasie mleczko dałam. Oj, tu na boku. I ono miało być chyba tak. Miało być tak i tu będzie to, co mówiłam, te 16 na 16,5. Będzie tak. O. I taka opaska będzie akurat. Będzie, no będzie widać, nie, że to jest ptasie mleczko, ale to tak symbolicznie. Więc sobie mogę skleić teraz. W ogóle zastanawiam się, czy to skleić, czy tego nie skleić. Tak. O. Na zewnątrz, nie? Jak skleję na zewnątrz, ja tu zakleję papierem skrapowym. Tylko tu, czy tu nie będzie zbyt... To jest coś jakby... No, musiałabym chyba to trochę przyciąć. To jest dokładnie 16,5. A tu jest no 16,4. Dobra, czyli ja to skrócę do 16,4. Wezmę, skleję to do środka. A dlaczego skleję do środka? Wtedy od środka nie będzie widać tych skrzydełek, jak to zakleję tak na zewnątrz, nie? To będzie wystarczająco tutaj. To będzie i tak od spodu i tak będzie zaklejone papierem. Tak więc to sobie skrócę do 16,4. W ogóle może ja sobie wezmę gilotynę. Mam ją tu pod ręką. Ona mi tak nie jest idealna. W sensie mi tak trochę schodzi, ale przynajmniej nie będę wszystkiego na boku. No i na przykład tu już nie mam podziałki, nie? Jaka jest ta z wyciąganym ramieniem. No ale dobra, miałam to skrócić do 16,4. Nie z tej strony, tylko z tej. Nie, zaraz, gdzie to jest? Tu jest 16. A tu w ogóle wygląda jakby było 16,4, nie? No ale dobra, chcę to skrócić o milimetr. Czyli dam na 16,3. Dobra. I teraz będzie mi pewnie ciężko dociąć papier skrapowy, ale... No ale dobra. Jak to mam? Tak? Tak, o i to tutaj będzie... Powinno się wszystko fajnie zamykać. Dobra, skleję to i zobaczę, nie? Bo tak na tym to tak trochę trudno. Do papieru bazowego będę używać kleju od Asi Szuj, pod warunkiem, że mi się tutaj teraz nie zakleił. O nie, jeszcze działa. W sensie nie zapchała końcówka, nie? Bo go używałam i... No, a, dobra. Mam nadzieję, że to jest dobrze równo docięte. Tak, tak, tak. I na zewnątrz skleję. Widzicie w ogóle, czy ja sobie to tak robię dla siebie? W sensie poza kadrem. To jest tak. O, i teraz druga strona to samo. Ona tu jest jakby jeszcze trochę za długa. Jeszcze sobie ją trochę skrócę. Mam nadzieję, że nie przesadzę w drugą stronę teraz z tym skracaniem. Dosłownie o kawałek milimetra. Bo tu się też przesunęło, nie? Trochę na tej zakładce. Pewnie też dlatego. To się musi tutaj o, zamykać. Ok, więc tą zakładkę też sklejam.
i sprawdzimy, czy opaska pasuje. Skoro oglądacie ten film, to znaczy, że pasuje, bo kolejny raz nie będę tego nagrywać. To jest tak, to jest tak. Klej o tasi ma ten plus, że on tak szybko łapie, więc... Dobra, w tą stronę jest sklejone i pasuje. W drugą stronę powinno też. Ok, i jest dobrze. I teraz, co miałam na myśli? Od środka nie będzie widać, ostrość jakaś by się tu przydała. Od środka nigdzie nie będzie widać tych zakładek. One tu są na zewnątrz, ale ja je okleję papierem skrapowym, więc też ich nie będzie widać, nie? Z tej strony. To będzie mój front, a jeszcze zobaczymy, czy pasuje. To miało być w tą stronę. No, czy w tą stronę. Tą stronę, tak? Nie. W drugą stronę miało być. Chyba te pół centymetra mi tu zaraz się okaże, że coś za bardzo skróciłam. Chciałam, żeby było ciasno, ale dobrze by było, żeby to weszło. Dobra. Wchodzi. Dobra. Nie jest źle. Jak wchodzi, to nie jest źle. Jeszcze można sobie docisnąć. Pewnie się to trochę, wiecie, wyrobi, no a przynajmniej nie będzie wypadać, więc jest na styk. Takie wymiary, jakie podałam. I teraz trzeba by było dociąć papier skrapowy i teraz znowu mam dylemat, czy to robić na wizji, czy nie. No ale dobra, już robimy na wizji. To będzie... To jest ta warstwa moja taka wierzchnia. I tu będę chciała wykorzystać ten element. A na spód będę używać tych kwiatków. Całkiem na dole coś sobie tam później jeszcze wybiorę. Ale tak, to było na wysokość 16 cm, czyli tak jak ja zawsze mówię, 16 bez 3, czyli 15 i 7. Tak, tak, ale mam tu ciasno. Dobra, może jakoś się ogarnę. Zwłaszcza, że ja nigdy nie tnę na wizji, bo nie lubię. I na wysokość mówiłam... Ile mówiłam? 15 i 7. Akurat tu jest końcówka. 15,6, 15,7. Dam ciut więcej, bo tak wtedy... No, wtedy tak to jakoś wyszło. Dobra, jest 15,7. I teraz tak, 4,5 cm tu trochę zetnę, bo jest z tego kleju. Wiecie, z tego łączenia z arkuszy. No, ale to taki kawałeczek sobie zetnę. Było 4,5 cm, więc damy 4,2, tylko że tu nic nie widzicie. Zabrałam już stąd te kwiatki, te kturki, bo mało miejsca miałam. Dobra, 4,5, czyli 4,2. Tu jest 4,1,2. Mam nadzieję, że utnie mi to równo. Teraz... bo chcę kontynuację wzoru, nie? Więc tam, teraz to było 16,5, czyli 16,2. Tu jest 16. Dobra, chyba tyle. I znowu 4,5. Z 4,2. 4,1. Jejku, nic tu nie widzę. 4,1, 4,2 i tak wzięłam i ciut. Dobra. Mam nadzieję, że jest to równo. W sensie wystarczająco docięte. Nawet nie wiem, czy nie jest za bardzo, za długie. Tutaj sobie z boku sprawdzam, ale chyba to utnę jeszcze ciut. I tak ciut, o 2 mm może. O, tu jest to, że jest to łączenie. Tą taśmę naklejałam sama, nie? No i nie używam tego. To jest to, że ja tej gilotyny nie używam za bardzo. Jeszcze? Serio? Ile to będzie? No bez przesady. Widzę, że tu jest centymetra zetnę.
Dobra, teraz jest ok. Teraz jest przynajmniej równo. Zaraz zobaczymy, na ile ja to w końcu docięłam. Na 16 i 1. 15, 7 na 16, 1. Dobra, tak wyszło, to wyszło. Tutaj teraz te boki będą ok. Czyli boki tu mam, to jest środek. To jeszcze potrzebuję okleić sobie tył. No a z tyłu, tył i ten panel, nie? Więc może zaczniemy sobie od tego panelu. Gdzie ja go miałam? Gdzie ja go miałam? Tu go miałam. Na pewno chcę od dołu uciąć tak, żeby kwiatki zachować, jak najwięcej kwiatków. Więc utniemy to tak. Jakoś tutaj kwiatkami. Może tak. Trochę kwiatki są ucięte, ale no nie szkodzi. Znaczy, szczerze mówiąc, chciałam trochę listka tu zostawić, ale jakoś źle spojrzałam. I ten panel, który miałam przygotowany, miał 14,5 na 14. On był na wysokość chyba ten 14, nie? Bo to było tak. Na wysokość 14, czyli tu muszę uciąć 14 bez 3. Czyli 14. Raz, dwa, trzy. Utnę ramkę. Wiem, że utnę ramkę, ale to nie szkodzi. I teraz bym chciała to wypośrodkować. Czyli mniej więcej tą kompozycję mieć na środku. Chociaż nie spodziewałam się, że to takie małe. Myślałam, że najbardziej większe mi wyjdzie. No ale jest gdzieś tak. Nie, gdzieś tak, czyli jestem niepoprawna i nie będę brała, zaznaczała ołówkiem. Nie cierpię ołówkiem zaznaczać. Zwłaszcza, że to jest, wiecie, no to jest wszystko tutaj takie. Nie musi być idealnie. Na, teraz sobie już zmierzę. 14,5, czyli na 14,2. 1, 2. No jest mniej więcej na środku, chociaż tak spodziewałam się, że to będzie ładniej wyglądać. No dobra. Zaraz tu zresztą i tak zajmę, założę całe tym tekturkami i w ogóle. Aha, jeszcze tego nie odkładam, bo jeszcze na tył muszę. Tu na tył myślałam w ogóle, że użyję tego po prostu, bo to jest ładne i ja tego jeszcze wykorzystam. A z tej strony takie są kropeczki, też są ładne, nie? Ale. O. Dobra, to było 16,5 na 16, nie? Czyli utnę na tutaj 16 bez 3. Znowu nie widzę. Na 16 i 2. Też nie widzę. Dobra, zabieram stąd ten papier cały. Już się mi chyba więcej nie przyda, chociaż nie, jeszcze się przyda, ale to już kawałek tylko. Sprawdzę, czy to tu od spodu będzie pasować. Tak, jak będzie pasować od góry, to będzie też od spodu. Aha, to jest znowu to, co mówiłam, że chociaż tutaj akurat są zakładki. Nie, nie wiem. Utnę to jeszcze o ciut. Jak tam ucinałam na 15 razy, tak się też utnę jeszcze. Dobra. I teraz już na pewno będzie ok. Dobra, to już będę używać sobie kleju z Eco Scrapbooking. Te ścinki stąd pozabieram. Te ścinki też stąd pozabieram, bo to też nie będę używać. Tam już papier mam odłożony z boku. To jest tył, gdzie ja na panel miałam ten kwadrat. Odłożyłam razem z papierami. Dobra. To jest na panel. Tu i tak będzie kompozycja, tekturka, więc nic się nie stało, że to tak ucięłam. Linijka chyba też niepotrzebna. A potrzebne będzie to. W sumie mogę to oklejać na tym. Będzie mi chyba nawet wygodniej.
Więc oklejam spód. Spód będzie taki beżowy. Mam nadzieję, że mi się tu już nic nie ubrudzi. Więc jedziemy. O, jako skrabuk mi się zakleił. Ale już mam dźbuka i się trochę pozbędę tego, co tam znowu wlazło. No i jedziemy. Idziemy z klejem. Już jest trochę późno, jeszcze też wymyśliłam sobie nagrywanie. Ale jutro wolne, to mogę sobie pozwolić na trochę więcej tutaj luzu. Nie wiem, czy na pudełku mi się to będzie dobrze kleić, czy lepiej jednak... Może nie jest źle. Dobra. Boki chyba... Nie, ja to wyciągnę. Przede wszystkim boki mi się będzie lepiej kleić. No i nawet tu te krajki poprawię. Dobra. Teraz tak, boki, żeby dobrze przykleić, to potrzebuję kontynuację wzoru zrobić, bo jestem świr z kontynuacją wzoru. Nie pamiętam, z której to było strony, ale tu na drugiej stronie łatwiej mi będzie to dopasować. O, to było tak albo tak, chyba tak, a to było tak. O, i mamy to. Jest kontynuacja wzoru, więc przyklejam sobie może najpierw to. O, i z drugiej strony też jest ładny wzór. O nie, te papiery są przepiękne i strasznie żałuję, bo Lemoncraft już ich nie ma teraz na zwrocie w Katowicach. Wy chyba oglądacie ten film po zwrocie już. No to chciałam zamówić z odbiorem osobistym, ale nie było. Nie ma też w sklepie ten Hobby Place, tak? Hobby Place nie ma. Lemonkowym. No ale może... Może się uda. Może przywiezie Ania. Ja tam pisałam, że jeśli ma jakieś starsze kolekcje, to ja chętnie pooglądam. No i właśnie tą bym sobie ze dwie kupiła kolekcję, bo są przepiękne. Uwielbiam te papiery. No ale co zrobić? Papiery się kończą, nie? Jakiś mały bloczek był tylko. No, mały bloczek to tak. No jednak wolę duże. Ale no w sumie z braku laku mogłam zamówić. Czy to było tu? Tak, to było tu. Dobra, i teraz ciężko tu zobaczyć, gdzie jest w ogóle koniec tego. Jakieś zbiegowanie z tej strony widzę, ale co nie oznacza, że to jest na środku. Będzie dobrze. Teraz tak. I teraz z drugiej strony. Z drugiej strony to było tak. Więc tak się teraz wypstrykam z tych papierów. Ostatnio robiłam z nich kartkę. Nie wiem, czy już pokazywałam, czy nie. A teraz jeszcze... Teraz jeszcze tutaj ten czekoladownik, można powiedzieć. Taka opaska w sumie. Trochę łatwiej to przechować chyba, chociaż no z drugiej strony pudełko. Jakby było pudełko, to można było łatwiej... No później jeszcze nie wykorzystać, nie? Coś by można było tam dać. No ale wiecie, trochę jest tam. Trochę idę po najmniejszej linii oporu może. No tak. Dobra, to już sobie tu mogę wsunąć. Tak? Chociaż nie, jeszcze to. Jeszcze to przykleję na dystansie. Będzie to pasować, bo tu jest taki wzór i tu jest taki wzór. Będzie. Co ma nie pasować? No to co? A, że to sobie przykleję jeszcze na płasko. A później kompozycję już będę układać na ptasim mleczku. Też mi chyba tak, chociaż tak myślę na razie. No zaraz zobaczymy, jak mi będzie wygodnie. To
to jest. A tego nie zmierzyłam, nie sprawdziłam, czy dobrze docięłam. Ha! Już widzę, że źle docięłam. Jestem ciuć mok, no ale dobra, jakoś to może. Dobra, powiedzmy. Jest to idealnie równo. Tu z tej strony to jest to, że mi schodzi. Kurczaki. Schodzi mi ten trymer. Już pokleiłam, to już trudno. Jakoś będziemy tutaj spróbowali to kamuflować, na przykład kompozycją tutaj. Zobaczę jeszcze. Tak, tak, dobra, dobra. Teraz dystans. Wezmę milimetrową po prostu tą piankę z Action. Jakoś lubię na niej ostatnio ciąć. Tym razem zrobię dookoła. Najczęściej robię takie paski, ale jednak sobie utnę dookoła. To jest oczywiście ten od Asi Szwik. Co prawda tu ostatnio mi trochę taśma się przykleiła, ale może da radę jeszcze. Oni takie super są, te nożyczki. Nie ma porównania do żadnych innych nożyczek, których używałam do klejenia taśmy. Więc te od Asi bardzo polecam. To zrobimy sobie dookoła. No, trochę krzywo. Ale w końcu to jest tylko od spodu, nie? Nic tego strzelał nie będzie tutaj. No i teraz nie wiem, ze dwa, a może ze trzy szlaczki jeszcze dam. Jeden ślaczek. Drugi ślaczek. I trzeci. Dobra. Tak zauważyłam w ogóle, że jak tak ciągnę, tu mocno przyciskam, to później mi się czasami zwija, wywija mi się to cały papier. Staram się tego za mocno nie robić. Dobra, czy tu jest gdzieś góra-dół? Chyba nie ma. Te papiery są takie fajne akurat, że ani napisów, ani żadnych innych dziwnych rzeczy, że i góra pasuje, i dół pasuje, więc jest ok. Dobra. Teraz ulubiona część. Dobrze, że to jest taśma, bo z kosteczek to wiecie, się ściąga. Tak dawno nie używałam kosteczek, tylko jadę cały czas taśmą, obcinam sobie po prostu kawałki. Taśma, taśma. Ufefrałam się. Dobra, oczywiście zawsze robię. Zawsze robię jeszcze. No, teraz bym sobie mogła wstać, nie? Żeby to równo przykleić. Chyba jest równo. Nie? Chyba jest równo. Wow! Coś mi dzisiaj wszystko leci, no. Więc to muszę podnieść, zanim kot to podniesie. Dobra, jest i taśma. Mam to. Podniosłam. Dobra, no to teraz tak nakładam. No. Trzeba trafić, nie? To nie takie proste. Trzeba tu nacelować. A potem już idzie. Ok. Pomogłam sobie brzuchem. Dobrze, że go mam. Dobra, więc tak się to z grubsza na razie prezentuje, nie? Zwykła opaska, ale myślę, że już całkiem spoko. I teraz będzie przychodzi czas tekturek do pasowania. Bo ja jej chciałam, chociaż chciałam je pomalować na biało, ale teraz się zastanawiam, czy ich nie zostawić takich surowych. Dobra, tutaj rozwaliłam to tak nieładnie, no ale co zrobić? No widzicie, tutaj za dużo nie będzie widać. Trochę to jest krzywo. To mi teraz się nie podoba, że to jest trochę krzywo. Gdyby to zrobić tak, tu nie będzie widać, a tu zrobić kompozycję. O, i to chyba jest myśl. To chyba jest myśl, to w ogóle chyba tu gdzieś dam.
bo chciałam dać na środku napis serdeczne życzenia, bo ja tu jeszcze mam 100 lat i w dniu urodzin, ale chciałam dać serdeczne życzenia. Oczywiście tu będzie jeszcze warstwa z papieru i chciałam dać tą tekturkę jedną, nie pamiętam, czy one były w paczce dwie, i wiecie, tu z jednej strony kompozycji albo tak do góry, już to ciachniemy, wiecie, ptaszki to tutaj akurat nie będą. O, jakoś tak, tutaj jakoś tak, i taka, no, taka uniwersalna będzie, nie? I tutaj jakieś kwiatki, zobaczymy. Ja tu kwiatki mam, czy kwiatków mam dużo, ale w sumie już nie aż tak dużo, bo ich zużyłam trochę, ale jeszcze jakichś tych małych mam dużo. Jakoś tak, tutaj był gdzieś taki jeden, to trochę bym ucięła, ale niekoniecznie tymi nożyczkami, ten drucik, bo to akurat jest drucik. Jakoś tutaj ten, o, tu jest taki mniejszy kwiatek, nie? Coś tak. I tam, wiecie, tutaj jakąś kompozycję. I tak zrobię. Plan był inny, zupełnie inny. Ale wiecie, jak to jest, nie? A to sobie kwiatki będą u góry, bo mi się nie podoba, że to tu jest. A to mogę wtedy zasłonić jakimiś listkami jeszcze, nie? I właśnie to, co mówiłam, że chciałam pierwotnie malować na biało, ale taka wersja chyba mi się surowa będzie bardziej podobać jednak. Bo na biało, no to tak już trochę ślubnie by zalatywało. A nie chcę, żeby to było tutaj ślubne. Dobra, czyli co? Ta tekturka, ona jest z dwóch stron taka podpalana trochę. Nie wiem, z której strony jest mniej podpalona. Ta jest chyba ta lewa strona. Tu jest prawa strona, no ale to nie szkodzi. Tak to będzie, tak to będzie. Trzeba by było teraz tak, musiałabym wyciąć kółko, które byłoby tutaj pasujące do tych papierów, że sobie to tak zrzucę. No i zaraz tu przejrzę ścinki. I tak teraz tak mam, albo taki. A chyba ten różowy będzie ładniejszy. Więc różowy potrzebowałabym kółka dwa teraz. Jakiej średnicy? Gdzie jest to moje... Moja linijka jest tu. Na pewno większej niż to. Ile to ma? 6,5, to tak 7 cm. 7 cm byłby papier skrapowy, a 7,3 białe. I tu teraz zaraz sobie wytnę. Tylko tu też muszę odłożyć, bo potrzebuję przynieść matę, żeby to wyciąć na macie. Powiem wam, że tak dziwnie mi się nagrywa. O, wziąłam tą brudną matę, no trudno. Tak dziwnie mi się nagrywa, tak na totalnym spontanie. No bo... no. Zawsze jednak nagrywałam. Tutaj jakiś kawałek papieru będzie potrzebny. Zawsze nagrywałam, no już tak przygotowana, nie? Teraz... Jaki bajzel przy okazji mam. Przecież że teraz nic nie mam przygotowane, wszystkiego szukam. No ale na spontanie też czasami można. I ile to miało być? Ile to miało być? Bo ja oczywiście, wiecie, no... 7 cm, tak? 7 cm skrapowy mówiłam. Dobra. Czyli jeszcze wezmę sobie taśmę washi, o. Albo malarską, wszystko jedno. I tak, potrzebuję sobie przyłożyć... przykleić to. Przykleić sobie ten papier, żeby mi tutaj nic nie odłaziło. Taśmę washi często robię na cztery strony, ale to tak dosyć mocno złapało. To zobaczymy. I teraz na 7 cm, tak? Czyli no, gdzie to jest 7, jest tu. Jest równo z dwóch stron. Ważne, żeby był równy z dwóch stron. Teraz sobie kręcę, żeby wyciągnąć ostrze.
Ostrze jest wytygowane i na środku 7. Dobra, na środku. Przyciskam z dwoma rękami i jadę. Często jadę do czasu, aż mi nie odjeżdża, więc jest na 7. Mam nadzieję, że jest na 7, że jest wystarczająco przede wszystkim. Tak, będzie wystarczająco. I teraz jeszcze biały na 7 i 3. Czyli to już jest trudniej ustawić tak precyzyjnie, ale jest ok. No i to mi się już nie przyda, bo to jest to, że ta taśma trochę niszczy ten papier. Ale przy wykrojniku się też niszczy, też już potem nic z tego nie zostaje, więc ja tam lubię to narzędzie. Mam nadzieję, że to wystarczająco mocno przyczepiłam. 7 cm mam. Gdzie to jest? Teraz patrzę, gdzie tu jest siódemka, nie? Siódemka kółko. I po prostu, żeby już za dużo tego papieru nie marnować, no to o, żeby w tym narożniku to uciąć. Jedyne co, to sprawdzę sobie przed zmianą, czy wystarczająco to docięłam. Trochę nawet za bardzo. Trochę nawet za duży jest ten odstęp, ale nie będzie mi to przeszkadzać. Może być tak. Może być tak. I gdzie tu był ten napis? Serdeczne życzenia. Będzie to pasować? Teraz zobaczymy. Odkręcam to z powrotem, żeby mi się tutaj nie pocięła. I zabieram to. Biorę to. I teraz chwila prawdy będzie. To oczywiście też na dystansach, nie? Jeszcze będzie mniej więcej tak, mniej więcej tak. Tu coś, teges. Dobra, będzie ok. Będzie ok, więc... A więc co? Więc zabieram stąd tą brzydką matę. Już nie będę docinać. I zaczynam od przyklejenia tekturki na środku. Więc znowu, która była strona prawa, a która była strona lewa. Naprawdę tu mam wielki problem, bo jedna strona jest opalona. I druga strona jest opalona. Tu się wydaje bardziej tak wytłoczona. I teraz by mi się przydał kawałek papieru. A może być też kawałek folii. Na przykład właśnie z tego. To jest i papier, i folia. Ja to często robię na ręce, ale nie powinno się, więc nie będę tu Wam mówić, robić tak, jak się nie powinno. Gdzie każdy ma swoje jakieś złe przyzwyczajenia. Dobra, już nie wiem, będzie ta strona. Już trudno. I tak se oprzyklejam. W sensie, no. W sensie łapię klej, nie? I chyba objechałam dookoła, mam nadzieję. I tą stroną, która taka może jest najbardziej spieczona, dam ją na dół. I przyklejam na środku. Mniej więcej na środku. Tutaj daję. Docisnę. To mi się jeszcze przyda, więc dam to tylko tak na tyle daleko, żeby nie ufyfrać nic. Potrzebuję jeszcze tak tutaj. To sobie przykleję na tej tekturce, która była. A to sobie przykleję na taśmie tutaj jakiejś. Ale to jest 1,5 mm, więc ta moja z Action będzie trochę za mała. Mam tu jakąś resztkę takiej o grubszej. Akurat wykorzystam sobie resztkę. Nigdy tego nie wyrzucam, więc akurat. Aha, jeszcze po wycięciu tym narzędziem, no to warto sobie przebigować tutaj, przejechać kością. No to jest tak jak obcięte trymerem, czyli mogą być takie małe, nie zadziory, tylko takie zagięcia papieru, nie? Dobra, to jedna kreska, druga, trzecia. Zobaczymy, czy nam wystarczy. To powinno wejść tam całe, ale w sumie ja się trochę rozpędziłam. I nie będę aż takich długich tych kawałków dawać, bo to tam musi wejść do środka. Raz, dwa, trzy. Zostało mi tyle tylko. No, dwa. I jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony i będzie.
I akurat taśma się zużyła. Juhu! To się w ogóle nadaje do shakerów, więc warto takie coś zostawiać. Chociaż szczerze mówiąc, ile razy zostawiłam, tyle razy. Tyle razy później to no, tak oddawałam. O, to sobie jeszcze przykleję tą tekturkę. Będzie idealnie równiutko. Bo wiadomo, taśma to trochę daje takiej, no, gdzieś tam mogą być fale, a jak jest na tekturce jeszcze podklejone, zwłaszcza, że tu będzie napis, no to będzie idealnie równo. Okej, teraz to. Takie tu raczej dosyć proste będzie, wydaje mi się. Wiecie, ja tam nie jestem czekoladnikowa, a to jakby nie było, jest opakowanie na czekoladę, czyli w sumie taki rodzaj czekoladownika. Teraz by to dobrze było zrobić na środku. I ja to mam jeszcze fioła, żeby te tasiemki też były tak na środku. Jak tu, gdzie tu jest środek? Coś mi tu nie pasuje. Mieszają mi się te narożniki. Dobra, tu i tak na dole będzie kompozycja. Nie będzie widać, że to, czy to jest tak idealnie. No i tekturka z drugim kółkiem. Tu są takie paski jakby, więc ja je robię równo. Staram się przynajmniej zrobić równo, żeby no później napis tu wyglądał równo, nie? Dam sobie to trochę niżej, żeby na pewno było równo. Okej, teraz przesunę, no. Dobra. Okej, więc ta warstwa już jest. Jeszcze tu napis na środku będzie serdeczne życzenia. A, i w sumie sobie go też od razu już przykleję. Będzie z głowy, nie? Już tego kleju dużo nie zostało. A, zawsze się boję w takich napisach, że mi się to przyklei i złamie. Dobra. I znowu na środku. Można trochę wyżej, nie? Bo tu kompozycja będzie na dole. To może dam tak ciut wyżej niż na środku. Serdeczne życzenia. Nie wiem, czy to jest równo. Trudno stwierdzić. Dobra. Że tak kością jeszcze naciskam, albo ręką, nie? No to jest... Dobra, ten napis życzenia jakby trochę... Ach, ale już trudno. Jest jak jest. Dobra. Co następne? Następne już by można było dać kwiatki, ale na sam spód dam te tekturki. Jeszcze. Chociaż może na sam całkiem spód to bym dała jakiegoś plastika. Tyle tylko, że chyba nie chcę, żeby to był ten, taki mocno odstający. Jego gdzieś tam powtykam później, ale wolałabym tu coś dać. Albo wycinanki z papieru. O, idę poszukać z papieru. Mamy to. I teraz będzie pytanie, których użyć. Ostatnio używałam tych. I one by tak nawet kolorystycznie do tego pasowały. Ale chyba wolałabym jednak tych takich bardziej naturalnych. Tylko czy ja mam jak wycięte. Tu mam wszystko. Wszystko i nic. Najwięcej mam tych powycinanych. Ja to jestem jednak. Jest tu pokopię trochę. Dobra, nie znalazłam. Ale w sumie to dużo nie potrzebuję, więc sobie wytnę. Takie dwie gałązki, myślę. Jedna z jednej strony. Druga z drugiej strony. Może to jakoś w miarę szybko wytnę. To jest... A może komuś też się przyda takie wycinanie na szybko. Ja wycinam z białą obramówką zawsze. No. Bo tak mi się podoba. A przede wszystkim jakoś mi trudno, bo zwłaszcza te gałązki później się przyczepia.
jak one są, bo tam wyciąć, no to jeszcze na upartego idzie, nie, wyciąć. Ale później strasznie źle mi się przykłada te gałązki gdzieś tam w kompozycję wsadza, jak one mają, chcę, żeby one trochę stały, a one się tak kładą, bo są takie gęskie. No, więc ja tam wolę. Ja jestem team wycinania z ramką. No, ale każdy wycina tak, jak sobie lubi, nie? Jak mu się podoba. No, tu trochę mi zeszło. No, taki macie dzisiaj... krzywo. Kiedyś pamiętam, że jak mi się tak zjechało trochę krzywo, że tej ramki nie było idealnie tyle z wszystkich stron, to ja taką wycinankę wyrzucałam, nie? No, więc takim byłam troszkę świrem na takim punkcie. No, ale chociaż pod tym względem mi się zmieniło. No, może nie być idealnie, ale wiecie co, to jest i tak na samym dole kompozycji. To i tak tego nie będzie aż tak bardzo widać. Wręcz prawie wcale pewnie nie będzie tego widać. Więc jeden listek już jest. Jedna gałązka już jest wycięta. Prawda, ja tak nie umiem jakoś super szybko wycinać. No ale dobra, to będzie mi przynajmniej kolorystycznie pasować. Nie, i tak troszkę się ożywi, bo może tych pojedynczych jeszcze, bo tu jakieś pojedyncze w tym kolorze jeszcze miałam. Żeby trochę ożywić tą kompozycję, żeby nie była taka bardzo blada. Bo wiecie, no sam jasny papier skrapowy na białej bazie, plus jeszcze tekturki takie beżowe. Jasne, nie wyembosowane, chociaż nie mogłam przeźroczystym pudrem wyembosować, a nie pomyślałam. No nic, będą takie surowe. No to jest tak blado, nie? Ale jak się doda trochę zieleni, potem trochę tych kwiatków żywszych, a nie wycinam tego już tam. Bo tu będzie kwiatek, nie będzie widać. No to ta zieleń trochę ożywi to. Żeby nie było tak mdło. A ta zieleń druga jeszcze najbardziej ożywi, jeżeli ją dam, w sensie tam. No chciałabym dać, bo ona tak nawiąże do tego wianka, który dla mamy przygotowałam. No, więc tak, taki jest plan. Ale jak to Pan Bóg myśli, nie, jak to człowiek myśli, Pan Bóg kreśli. W ogóle tutaj się zaczynam śpieszyć, bo kończy mi się miejsce znowu w telefonie. Zaś tam muszę coś pousuwać, ale to może zrobię jakąś przerwę za chwilę i coś tam przejrzę i usunę. Jeszcze dodatkowo bateria w telefonie mam słabo. To tak to jest, jak się człowiek nie przygotuje do nagrywania, tylko nagrywa tak bo ma ochotę, nie? Dobra, ja to nie będę już się bawić żadnymi narzędziami. Tak to trochę w palcach wymiotolę. O, i chciałam tu tak. I teraz jak ta tekturka będzie tutaj, to ona będzie tak kontrastowo. Nie wiem, czy ją zrobić tak, czy zrobić tak. Czy ją niżej, czy ją wyżej. Jeszcze nie zdecydowałam. Ale w sumie dobrze było zdecydować, bo wtedy te kwiatki trochę niżej przykleję. W sensie te listki. Może je dam niżej. Jak te kurki, jak one to miały być. W sumie nie miały być, nie? To zrobię tak. O. Dam to tak do góry, a tu najwyżej dam później jeszcze te mniejsze. Dobra, znowu trzeba by było trochę porządków porobić. Bo mi tu się za dużo bajzlu zrobiło. Przede wszystkim poodsuwać to gdzieś. Jakąś taśmę piankową już nie będę używać, więc nie potrzebuję kleić nożyczek. No powiedzmy, że nożyczki jeszcze się mogą przydać. Ale teraz klej mi się przyda na gorąco. I zaraz go tutaj jakoś przełożę sobie, bo oczywiście już miejsca nie było. I on by się przydał na jakiejś karteczce, bo mi pewnie będzie ciekł. Używam dużego kleju, dlatego że wianek przed chwilą skończyłam robić. I wianek kleiłam tym, nie? Więc no.
I to tak tutaj wyżej trochę. Wolę do... Oj. Przede wszystkim tamtym się tak nie wywraca. Wolę do kartek ten mały, no ale jest to równo, bo tak sobie siadłam i nie wiem teraz, chyba nie jest to równo. To trochę niżej. O! Dobra. Teraz druga warstwa tekturek. O, może tak to zrobię. Tu przede wszystkim przykleję na ptasiorku, którego nie będzie widać. W ogóle się okaże zaraz, że ja to przykleję tak, jak była tekturka, nie? Ach, w sensie wiecie, nie? Tak powiem, przed chwilą rozcięłam. No, tylko ją dam trochę w dół. Ach. Przyklejam ją tu tylko w tym jednym miejscu. A się z resztą się pomyśli. Co ja bym tu teraz chciała dać? Na pewno jeszcze sizal, na pewno jeszcze kwiatki, a tu jeszcze jest ta jedna tekturka, którą też sobie wyjęłam, która jest tak... nie pamiętam, jak ona wygląda, bo jest... O, to były takie... Takie narożniki to były, ale tu by to fajnie mi na dole wyglądało, tylko nie wiem, czy to już nie będzie za dużo tego. Czy to będzie za dużo? Tego chyba nie wiem, czy to będzie widać w ogóle, jakie tu kwiatki dam. Zaraz. Potem jeszcze jakieś listki powtykam. Inne rzeczy do kompozycji. To najwyżej wtedy tą tekturkę dodam, nie? To sobie ucnę, bo to będzie mi tu tylko przeszkadzać. Sizal. Sizal. Sizalu tak trochę. Może nie aż tak dużo. No. Trochę go muszę ułożyć. No, teraz go można roztegować. I przyklejać kwiatki. Chociaż ja bym tu jeszcze dała coś. Tu bym jeszcze coś dała. Jakiegoś zielonego listka. Mam te, ale ich tu za bardzo nie będzie widać. Musiałabym ich uciąć trochę więcej. Bo ich trochę mało mam wyciętych. Albo jakiś z wykrojnika, coś. Zaraz, mam listki z tekturki, mam listki z papieru. To jeszcze plastiki i będzie. Dobra, w sumie nie daje więcej. To tu bym dała tak do góry, żeby te ptaki, nie? Żeby przypadkiem ich nie było widać. Tak trochę kiepsko. Trochę kiepsko, a tu będzie. O, a tu będą kwiatki. Tylko tak, te dwa mam takie największe. Ten jest mniejszy, ale miał być tu ten, nie? O, tak to chyba było pierwotnie w planach. Na środku róża. No i trochę za dużo mi się kleju dało, a może. Może nie będzie tego bardzo widać. Na środku dam różę. Ile poczekam, aż ona zastygnie. I może by tych plastików. Ja gdzieś mam jeszcze te, co nie wykorzystałam w wianku. Co już nie miałam poucinane. Bo później trudno będzie tu wsadzić. One tutaj ożywią zdecydowanie. A, to były te zielone. Tylko jak ja to tu dam, to później utnę listki, te co odstają. O. I wtedy będę mogła przykleić te pozostałe kwiatki. O, chyba tak to zrobię. I tutaj też takie trochę krótsze. Dobra, to ja sobie chyba siądę.
Chociaż nie wiem, bo najlepiej takie coś się robi na stojąco, ale już mnie plecy bolą. I czy ja tu będę chciała jakąś wstążkę jeszcze? Bo mam... Tam użyłam wstążki. To może tu bym też użyła. Tak, tak, tu takie dwa na dół. Symetria to jest moja zmora. Gdzieś miałam tego... No, wiecie czego, nie? Dobra, przytrzymam to chwilę palcami. Teraz poszukam. Dobra, mam. Miałam na myśli to. Sondę do paznokci konkretnie. Tutaj damy jeszcze to. To tak bardziej do góry. To teraz taki jest ten, no ale jak ja tu dam kwiatka, to mam nadzieję, że to jakoś będzie wyglądać. To dam tu, bach. To tak, to tak. I teraz tak, tu chciałam dać tego kwiatka, ale żeby go tu dać, to musiałabym uciąć. Musiałabym uciąć tak tego listka, bo on mi będzie tu przeszkadzał. I chyba tego listka też mi będzie przeszkadzał. No, nie widzę całej gałązki. No, co jest, nie uciął się. I teraz jak? I teraz jeszcze tu tego. To jest takie kombinowanie teraz. Ale no ale będę chyba będę zadowolona, jak to wkleję tu. Ten mi jeszcze przeszkadza, ale jak go utnę, to będzie chyba widać, że ja go ucięłam. Raz kozie śmierć. Dobra, próbujemy. Próbujemy. To chcę, żeby było tak. I muszę to chwilę przytrzymać, żeby to tam od spodu się też złapało, a nie tylko do gałązek, bo no, no tak to by było słabo. Tutaj te listki się wyginają nie tak, jak bym chciała. Dobra, i teraz z drugiej strony robię to samo. Czyli na pewno tego listka. Na pewno tego listka. Bo to miało być tak, że jeden miał być tak, a drugi miał być tak, nie? To tu jeszcze tego listka muszę uciąć. Nie wycięłam go tak całkiem, ale raczej to nie szkodzi. I to trochę podetnę sobie. O, i to tak, i to, to tu. Ten miał być tak wyżej. A ten miał być tak niżej. Dobra. Tu jest ogonek taki. Akurat ten ogonek mi nie przeszkadza. Wręcz pomaga. Sprawi, że tam głębiej to pójdzie. No właśnie, nie, że kwiatek pójdzie głębiej, tylko że się to przyklei. Taki przynajmniej był plan. Ten kwiatek w ogóle mi się tutaj tak teraz chyba przesunął. Nie wiem, czy pod wpływem ciepła, czy taki wzięłam. No, już nic nie zrobię. No i drugi. Drucik. No, ten tam miał być głębiej jeszcze. No, idź tam głębiej, kwiatek. Jak się da. To mi to, ta gałązka tak. Ta gałązka mi tu tak poszła, nie tak. Ta poszła. O, tą damy trochę wyżej
i już są tak samo. Ale ten kwiatek jest taki mocno tam wciśnięty, a właśnie tego nie chciałam. Dobra, jest tak. I teraz te małe kwiatuszki by tu weszły, ale zanim wejdą małe kwiatuszki, to jeszcze tak. Tego używałam i chyba też sobie użyję. Taki, o taki kawałek i taki kawałek. I one są takie duże. To może tak skrócę to trochę. Żeby to weszło trochę głębiej przynajmniej. To jedno. I to też tu sobie skrócę. A i drugie. W tą stronę. No może być i w tą stronę. Wygląda to jakoś. No tak coś nie bardzo, ale... Za duże są trochę te kwiatki. Tam były, w tamtej mojej kompozycji były większe kwiatki też i to się tak gdzieś gubiło, a tu nie wiem. A tu nie wiem, mam wątpliwości. Zobaczę te drugie. O, te już chyba bardziej. Gdzie one są? To i to. Te malutkie były. To tak też sobie odnaję. O, w sumie trzy tylko zostały. Dobra, odcinam wszystkie trzy. Zobaczymy. Jakieś takie. O, tu z jednej strony coś. Oczywiście jak symetria, to symetria. Z drugiej strony coś. I tu gdzieś na dole może. Nie wiem, z tej albo z tej. Za długie to jest. Nie? Chyba ok. Dobra. Ryzyk fizyk. Tak to jest z tymi kompozycjami. Że się wciska i a może będzie, a może nie będzie. A może to będzie ładnie, a może nie ładnie. Teraz tak, te kulki są jakieś takie brzydkie. Ale one generalnie są brzydkie. Jakieś takie niedopracowane. Oj. Dobra. Teraz już będzie chyba ok, a w ogóle nie te nożyczki, nie? Do plastików. Raz, dwa i trzy. Znaczy ja wam nie wychodzę z kadru za bardzo. Z kadru nie, ale bateria mi zaraz padnie. Huhu. Ok, podładowałam baterię, ale tylko trochę, więc mam nadzieję, że zaraz mi tu nie padnie. W międzyczasie sobie mniej więcej uprzątnęłam tutaj. I tak sobie pomyślałam, że tu mi brakuje jeszcze gałązek, więc sobie jeszcze je wkleję. No, bo tak mało tej zieleni tutaj. A ja lubię, jak jest zielono. Takie dłuższe chciałam tutaj też gałązki. Żeby trochę tak tą kompozycję wydłużyć, nie? Bo ona jest taka tu... Ojku, tu się przesunęło coś. Muszę się spieszyć, żeby znowu bateria nie padła. Tak to jest, jak się nagrywa na spontanie, bez przygotowania. I potem, no, potem bateria pada, miejsca w telefonie nie ma. Przy Dasi nie ma, gdzieś mi się pochowały moje półperełki. Przed chwilą szukałam, żeby coś tu sobie pododawać, jeszcze ten. No i będę zmuszona chyba użyć Nuvo, chociaż tak dawno nie używałam Nuvo. I nie przepadam w sumie za Nuvo przez to, że... Zawsze mi się gdzieś tam te kropelki rozmażą, nigdy nie jest idealnie, no i mi się denerwuje. Może tak. Teraz tak trochę idę na żywioł. Przed chwilą sobie tu szykowałam te gałązki, żeby już były chociaż docięte. Ale no, nie wiem, czy to dobre miejsce dla nich. Tak, i teraz na pewno chciałam jeszcze tych kwiatuszków trochę jakichś. Bo, no, bo jest zbyt tutaj, no, zbyt skromnie tu jest, więc chciałabym jakieś te, aha, i jeszcze chciałam, w ogóle wycięłam w międzyczasie trochę listków z kolekcji tej, nie? Znaczy, tak, wiecie, kilka ich tam było tylko,
Ale to może dobra, listki za chwilę. Będziemy wiedzieć, co kamuflować. O. Tak, jakiś taki kwiatek. Mógłby być tu, pod warunkiem, żeby chciał tu wleść. I widzicie, prawie całe listki zasłoniłam. Nie wiem, czy zaraz tu nie będę czegoś dodawać jeszcze. I jakiś taki listek. To był też taki trójpłatkowy, ale taki bardziej zaokrąglony. Tego sobie gdzieś tu też bym dała. Wiecie, no w tym przypadku już teraz symetrii tak idealnie nie będzie. bo tu jest, nie? Inaczej trochę. Ale o, może tu dam tego. Tu dam. To miało być tak trochę do góry, nie? Tu mi teraz przeszkadza. Więc sobie to pod listką może jakoś gdzieś tam wlezie. Jeden. Aha, tu jeszcze te miały być. Gdzieś. Dobra, ja to zaczynam już wklejać, bo jak tego nie wkleję, to będzie to tak nie wiadomo ile tu stało. A potem i tak tego nie wsadzę tak jak chciałam. Już nie wiem gdzie to było, nie? Jakoś tu. Chyba jakoś tu. To też tu chciałam jeszcze wsadzić, tylko nie wiem czy to tu wejdzie teraz. Może poczekam aż się ten kwiatek przyklei. A dam tu z drugiej strony na razie. Gdzieś. O, tak nieładnie wkleiłam listka. I mi się skleił chyba razem z płatkiem. No, dobra, ale do uratowania jeszcze. Jeszcze ten klej nie był taki mega na mur beton sklejony. Tu znowu kolejny listek, który mi przeszkadza, ale no nie mogę też tak wycinać wszystkich listków, o to chodzi, żeby one tu były. Jak to dam tak daleko, to tu bym jakiegoś listka, kwiatka musiała dać bliżej. A i może tak zrobię. Tylko to chciałam, żeby tak szło trochę do góry. No, tak trochę. Trochę tam gdzieś do góry. I tutaj też tak bym dała, żeby trochę do góry szło. Klej. Dobrze by było, żebyś się tam przykleił. O, jakoś tak. Może trochę głębiej nawet. Jejku. Nic się to nie chce tam przykleić. I zaczęłam śpieszyć. Pośpiech tu nigdy nie jest w pracy dobrym ani doradcą, ani towarzyszem nawet. Tam tu chcę głębiej dać. O, i jakoś. Jakoś tak. Dobra, niech będzie. Są te kwiatkowe takie. Ten tu jest wklejony. Tego mówiłam, że muszę tu w takim razie dać trochę bliżej, więc go utnę bardziej. I już wkleję. Gdzieś. Aha, to jest to, żeby on się nie rozkleił mi tu. Tak to zrobimy. No, muszę go przytrzymać, żeby go tu gałązka zaraz nie przesunęła, bo gałązki się trochę rozpychają. Dobra, jak to wygląda? No, jako tako. I tu bym jeszcze chciała dać takiego. Takiego bym tu chciała dać gdzieś. Może pod listkiem, żeby nie było widać tego sznurka, nie? O, tam go dam.
go dam, nie będzie widać tak bardzo sznurka. Znaczy trochę pewnie będzie widać, no ale... O! Coś takiego. Może jeszcze trochę głębiej. Da się trochę głębiej. Czy już się skleiło? No amen. Dobra, tak troszkę tutaj się ożywiło teraz, bo tak było smutno przez chwilę. O, i jeszcze mam te przecież. O, i tu jest takie idealne miejsce, w którym mam taką dziurę trochę. I bym tu to idealnie wpasowała. Pod warunkiem, że to się będzie chciało to idealnie wpasować. Dobra, próbujemy. Próbujemy. O, jak się ładnie wpasowało. Ideolo. Ideolo. Zadowolona jestem. Tutaj mi teraz będzie brakować. I tu nie wiem, czy zaraz nie wskoczy ta tekturka, albo po prostu te listki takie, o, te zwykłe. Ale tekturkę bym tu dała, bo tu prawie całą zasłoniłam. No ale ona jest, nie? Ona robi tutaj robotę też. Dobra, teraz by trzeba było tak z drugiej strony dać jeszcze jakiegoś kwiatuszka. Może tego tutaj. I ja go chciałam dać pod tutaj jakoś, pod tego. O, jakoś tak. No, znowu muszę przytrzymać, żeby się listek go nie przesunął. Bo te listki są, no, dosyć sztywne. One mi tu przesuwają. Chyba, że niech się przesunie w dół. A tu dam jeszcze też takiego jednego. O, i chyba tak zrobię. Tylko też nie aż taki długi. Tu na końcówkę trochę kleju. Też go tu wtyknę pod listka. Kurczaczek, nie tam, tu. Jakby tu spojrzeć na to, od której strony, żeby było widać. Dobra, mam nadzieję, że wam w głową nie wlazłam. Ten listek mi tu też przeszkadza teraz. Nie chce się to tak ładnie zrobić. Jego mu tu musiał chyba przykleić na stół. No ale dobra, nie, no jest ok. Teraz tak, brakuje mi czegoś tu i to chyba będzie też to miejsce, w które wsadzę sobie te kuleczki. Tak, gdzie one tu miały być? Jakoś gdzieś tu, bo mam tu dziurę. O, i superowo. I superowo teraz tak, listki na pewno plastikowych już nie, chyba że tu gdzieś na dole. Ale bardziej bym tych papierowych tu gdzieś popsadzała. Tu mam jeden taki dłuższy. I on mi to tak nie bardzo. Zaraz, gdzie są nożyczki takie inne? Wszystkie odłożyłam? No to wychodzi. Ja sobie tego listka jednego odetnę i zaraz go gdzieś wykorzystam, a to dam tu jakoś tak pod skosem. O, tego tam wcisnę. Pod skosem go chciałam wcisnąć. Nie wiem, czy to będzie wyglądać dobrze. Teraz wiem, że będę odtargiwać. Bo jeszcze chciałam tak dać tu takiego większego. Oj, właśnie. Tam głębiej właśnie. Jak tu bateria? Dobra, jeszcze się nie świeci na ciemno. Już mi tutaj przyciemnił się wtedy całkiem ekran. I tu tak sobie od spodu jeszcze przykleję tego. I od góry jeszcze tego z odzysku.
zielonego. Go tam tak. O, głębiej tam. Dobra, i tutaj listków wystarczy. Jeszcze bym chciała tak, jakiegoś listka dać tu. A mi się ręce trzęsą, ciężko się to. Co się ciężko? Nie chciałam go płasko przyczepiać. Chciałam, żeby był pod skosem. No, jakoś tak go chciałam, żeby tam trochę tła zrobił też tym kwiatkom. Tu też jakiegoś tła by trzeba było. Ja tak tylko trochę tak w rękach je, te płatki, jak widzicie, te listki, znaczy się tak wygniatam, ale nie bardzo. No, tu pod spód wsadzę. Jest jeszcze tu. I takie będzie wtykanie, nie? Może ten większy. I jeszcze tu. I jeszcze tu. I mi listków braknie. Ale już docinać nie będę. Bo to już by było za dużo. W sensie czasowo. Jeszcze tu. I jeszcze. Zobaczymy. Został mi jeszcze jeden. Teraz gdzieś go pewnie wsadzę. Ten jeszcze bym dodała. Tak jeden pod drugi listek. Żeby nie zasłaniał całkiem tekturki, ale żeby tam też coś więcej było. I gdzie mi najbardziej brakuje? Chyba to mi najbardziej brakuje. I mam taki malutki jeszcze jeden, to go tu wsadzę. O. Dobra, co tu jeszcze? No, w tej kompozycji to już tu tylko, jak to mówią, chopa z babą brakuje. Ale ja bym tu dała jeszcze na dół wstążeczkę. No, była, ale się zmyła, więc sobie poradzimy inaczej. Zrobię sobie nową wstążeczkę. Taką zwykłą kokardkę. Nie będę tu się bawić w żadne podwójne ani nic. Oj, nie w tą stronę miałam pociągnąć, tylko to. Bo tam na wianku była wstążka z wstążki. No i tu bym tak na dole dała, nie? Jak myślisz, Olu? Bo nikt więcej w tej chwili nie jest w stanie ci nic podpowiedzieć. O, i ja tu dam sobie taką, może trochę większą. Może trochę większą. I tak kleję tu dam tak tylko o. Co by go nie było widać za bardzo. I chwila prawdy, żeby mi to tam wlazło, tak jak ja chcę. Żeby wlazło i żeby zostało na swoim miejscu. Krzywo. Krzywo, Olu, krzywo przykleiłaś. Ach. No i to jest właśnie to. Na którą to stronę miało być, w tą i w tą, to to tam muszę wcisnąć z tej strony jeszcze trochę, tak? Dobra, to jest tak, to jest tak. A, tak trochę na środku, trochę z czapy. Lepsze byłoby pod skosem jakimś, teraz tak patrzę. A gdyby tu jakieś kwiatka jeszcze dać? Takiego małego. On trochę tak kompozycyjnie zaburzy. Żeby dać dwa kwiatki, to one już kompozycyjnie się wyrównają. Nie? Jak myślicie?
Nikt mi tu nic nie podpowiada. No ja nie wiem. Ja nie wiem. A bateria się rozładowuje. Dobra, wciskam tu jeszcze do tych kokardek. Jeszcze wciskam kwiatki. I raz się żyje. To tak bardziej w prawo chciałam, bo tu jeszcze chciałam tego jednego rozcapieżonego. Nie wiem, czy tej róży teraz tak trochę nie stłamsiłam. I jeszcze tego. Chciałam tutaj. No, może nie aż tak głęboko. No. Ty tam sieć, nie wyłaź. Ty tam sieć, ty tam ten. A tutaj są te. A, badylki. Dobra. Dobra, będzie. Będzie, będzie. Dobra, to chyba tyle. Jeszcze sobie tutaj zepsuję wszystko zaraz znowu. Ale najpierw poobcinam trochę tych sisalów, bo ich to tutaj jest trochę za dużo. No, jakieś takie za dużo. O, dużo za długich takich, co na napis za bardzo mi wchodzą, a mi się to nie podoba. Dobra, już nie ma tych na napis wchodzących. Jest takie coś i teraz... Ach, i teraz znowu nie cierpię tego robić. Najpierw trzeba by było rozplanować, gdzie ja bym chciała. Standardowo pewnie jedną tu i dwie tu. Tak myślę, że tak chcę. Jeszcze chwila prawdy, musiałabym sobie to... Jakiś kawałek papieru wziąć i sprawdzić, jak tam moja ręka. Czy się nada do robienia w ogóle kropelek, zwłaszcza tak w powietrzu, nie? Dobra, ryzyk fizyk. Widać w ogóle? Zobaczycie tą moją nieudolność. Wstrzymałam oddech. Będzie jedna. Tu będzie taka mniejsza. No. Będzie to równo. Chociaż ona taka bardzo się okrągła zrobiła, ja chciałam, żeby była... Dobra. I gdzie jeszcze? Tu? Czy tu? Teraz tu to bym trzy chciała dać. Ja to się... Pamiętam, że to się źle kończy. Jak daje za dużo. Zawsze mam dylematy. One nie mogą być teraz tak daleko od siebie. Dobra, tu dam taką jedną wielką. Zobaczymy, co to z tego będzie. Czy to wyjdzie z to w ogóle takie okrągłe? Coś nie bardzo. Takie wyszło jajo. No i dlatego nie lubię tych kropelek robić. One mi nigdy nie wychodzą równe. I wiecie, te duże, nie? Te małe to jeszcze krzywo. Zaraz zepsuję całkiem, nie? To dopiero będzie. Już nic z tym raczej nie zrobię. Dlatego mówię, że nie lubię tych takich. Nie lubię tych kropelek robić. No, co zrobić? Co zrobić, jak nic nie zrobię? Czy jeszcze jakąś? Nie, te trzy wystarczą. Już. No. Jakbym znalazła gdzieś te duże, które gdzieś zgubiłam. Te zwykłe. Widzicie, jak się to krzywo rozlało? Dobra, zbieram to. Będzie gorzej, nie? Jak to pozbieram, ale i tak to muszę zrobić. Tak to muszę zrobić, nie byłabym sobą, jakbym to tak zostawiła.
Teraz patrzcie na kolejną moją tą. Nie wiem, czy tym pędzelkiem nie. Ten pędzelek jest za duży. Dobra, tu mam mniejszy pędzelek. Ja to zaraz rozwalę wszystko. To będzie dopiero. Gdyby ktoś się był ciekawy, tak się psuje kartkę. Tak się psuje pracę, która już jest prawie gotowa. No, ale... Mówię, że nie byłabym sobą, jakbym tego nie spróbowała zrobić. Dobra. I teraz spróbuję w tym miejscu zrobić ładną kropkę. Oczywiście trzeba to zrobić w tym samym miejscu, bo inaczej to już w ogóle będzie porażka. No, ale próbuję. Dobra, i chyba... Ach, no właśnie to jest to. Pasowałaby tu trochę większa. Boję się, że znowu jak zacznę robić większą, znowu zrobię ją krzywą. Dobra, tak zostawiam. Jest chyba lepiej niż było. Nie, jest lepiej niż było. Tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że nie... Nie mogę już tego dotykać, bo tu zaraz zepsuję. No, więc tak się prezentuje moje opakowanie. Jeszcze jutro Wam nagram wstęp. Tu za bardzo nie mogę ruszać już tym, bo już zleją mi się te kropelki nie tak, jak powinny, więc nie będę ruszać. No, tutaj tekturki oczywiście z wycinanki, tak jak wspominałam, takie surowe. I tutaj na dole kompozycji i napis, i serwetka. No, więc tak się tutaj prezentuje. Papiery Lemoncraft, kwiatki moje i dużo plastików. I tak, i ptasie mleczko od Wedla. Tak? Od Wedla? Nie umiem teraz znaleźć. Dobra, ptasiemu mleczku nie robimy reklamy, bo nie pamiętam, jakiej to firmy. Dobrze, w takim bajzlu tutaj się z Wami żegnam, bo nie będę już przedłużać czasu na sprzątanie i ten... Jutro rano nagram chyba wstęp do tego, żebyście na początku widzieli, jak praca się prezentuje, czy warto oglądać w ogóle proces tworzenia. A na dzisiaj się już żegnam, zanim totalnie rozładuje mi się telefon, więc dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Pa, pa!